Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Jak zapowiadałem, w tym materiale będziemy dalej eksplorowali tę wieżę, właśnie dzięki temu, że odkryliśmy, że ją, jak mówił Wizbeła, wskrzesiliśmy. Możemy teraz odkryć troszkę więcej rzeczy. Duże prawdopodobieństwo. Zmijamy tego, nie wiem, co z nim walczyć. Bo i tak z nami nie pójdą. Dobra, na maszynie się przestał wariować. Wiedział, co to. Dobra. Gdzieś tu się powinny nowe rzeczy odblokować. Do przejścia. I to w sumie nawet nie wiem, czy... Nie wiem, po co ja od razu się ten. Czemu się nie przeniosą od razu do tego trzeciego ognika? Byłoby lepiej. I w cholerę szybciej. Ale zobaczmy jeszcze. Tak, trzech na jednego to ja podziękuję. Dobra, czy tutaj coś się jest, tego co widzę, to nie bardzo. Też pusto. Ach, kongracja. No i 200 tysięcy psów w dupę. Unlucky. Unlucky. Dobra, trudno, nie będę nam specjalnie wracał. Co to było za twarz? Pomocy! A w sumie, nie, czekaj, w sumie to do drugiego potrzebuję. Się przenieść, bo już w drugim ogniku, czyli od drugiego ognika powinien móc coś zdziałać. Ucha, ale jak boli mnie wygląd twarzy tamtej postaci. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby chcieć skrzywdzić tak moją postać. Przejdę. Gdzie było? W środku. O! Tą stronę? Ja! Dobra. Gdzie tu? Tu sobie jeździ? Tu sobie jeździ. Dobra. Teraz tak, najpierw jedziemy na górę, ale po drodze... O, już tam polot był. Dobra. To jest zamknięte, nie mam klucza. Mamy skarb, o którym wspominałem w poprzednim odcinku na drugiego końcówce. Skóra pustego. Kurdala, tak. I to jest dokładnie to. I widzicie, totalnie zerowa obrona poza klątwą, która ma aż 1000 punktów odporności. Ale samo te 1000 punktów to jest nic. Bo skóra pustego. Ludzie, które mają ją założoną na siebie, zamiast hełmu, daje mi totalną niewrażliwość na klątwę. Co na finałowego bossa będzie bardzo, ale to bardzo użyteczne. Skóra pustego, kapur przypominający górę pustego, zapewnia odporność na klątwy i ułatwia wykrywanie świadomości z innych światów. Przedmiot ten doskonale imituje głowę pustego, ale pozbawiony jest wstępnego fetoru. Ktokolwiek go stworzy, był niewątpliwie pełen szacunku dla tych, którzy stali się pustymi. No, wygląda to dokładnie tak. Nie wiem, w którym miejscu to ma być kaptur. Dla mnie to jest głowa tego wytrylowana z
z wnętrzności, no ale... Okej. Okay. Nie wiem, finałowego posłu będzie bardzo pomocne. Nie wiem jak te beczki akurat wygląda, ale skończę. To jest już. W ogóle mam tyle tych noży, ani ich nie mam jak sobie. Ani nie mam ich jak sprzedać, ani nie mam ich jak ten. Nie wiem ciągle, gdzie jest Gatlan, lubię go zlokalizować. Ani nie mam tego jak sprzedać, przecież sobie nawet sprzedawali już mnie za nas pędle. Ale nie mam też nawet jak ich ten. Ani jak sprzedać, ani jak wykorzystać, bo akurat ci przeciwnicy są no, dość mocno odporni na jakiekolwiek strzały, a bardziej na noże, które de facto niewiele im robią. Bije przez to, że właśnie ma podpaloną broń, ale to tam. Dobro uniki w tym problemie. Spoczysłuchaj, że to radzi. Nie lubi nawet nieźle z tym latającym się tego. Miecz opętanej zbroi! O, to mi nie wygrabiło! Okay, drugi miecz opętanej zbroi, jeżeli chcę wygrabić z jest... Pusto. Okay, muszę to wolę zrobić z dystansu. Okay, tu jest skrzynia, a tu jest powrót. Okej, czy to jest tylko droga na skarb? Nie pamiętam, czy tu byłem na konsoli, czy nie, ale chyba byłem. Klin kuźni. Tak, byłem. Tutaj trzeba iść, żeby właśnie zrobić kolejny klinę. I jak widzicie, łącznie już zdobyliśmy 10, ale potrzebujemy 11, aby w pełni przejść do DLC. Tylko jeden klin znajduje się w sali tronowej, która jest chyba dokładnie albo tam, gdzie była ta... Nie, tak. Tam na górze będzie sala tronowa. Tylko żeby zdobyć klucz do tamtego miejsca, to potrzebujemy ogarnąć sobie tego. A to w ogóle teraz mogę tutaj przejść. To możemy... To musimy chyba przejść dość mocno w fabułę, bo nie wiem, czy właśnie jak się nie próbowałem ostatniego bossa, to tam jest ostatni klucz ukryty. Jak to zjeżdżało? Z tej strony? Tak. No. Aha, to się zjeżdża tylko do tamtego levela, nie na sam dół. Czekaj, chodź, no i nie znam. Zobaczmy. Czekaj, co to znam? Miecz tej zbroi, tak, miecz zbroi. Zjeżdża, przejadę. Dobra, zeskakuję od razu tutaj. Już się załatwił tak naprawdę. To jest tutaj, drugie. Z drugiej strony jeszcze tak? Chyba. By na mnie zahacza, to już wystarczy. Dziękuję. To jakiś sekrecik, proszę. Kolejny sekrecik. To 3
trzy ścieżki, które mogę sprawdzić. Może tą sprawdzę na koniec, bo to wygląda trochę jak opcja, przy której trzeba momentalnie od razu użyć piórka. Przeżyć. O, dobra, wiem, jest to miejsce. Byliśmy wcześniej. Jak gdzieś była walka, którą mogłem ten ogień wyłączyć, to się nie wstrzymał. Od razu się przenieśmy w takim razie do holu. Skoro mogę tam szybciej dojść do tego miejsca, to czemu by nie? I zobaczmy za ten czas. Czekaj, to było to, czy tam. No tak, do tych drzwi. Do, nie wiem, czy do tych i do tamtych drzwi nie jest potrzebny jeden, a ten sam klucz. To właśnie nie pamiętam, gdzie go teraz zdobyłem. No, ale no, albo gdzieś na dole, albo gdzieś tutaj w tych komanach. Jeden z dwóch. Niestety im niżej, tym bliżej final bossa tej lokacji, którego mam w zamiar w tym odcinku też pokonać. Tylko pytanie, czy znam do niego dojść w miarę szybko. Chyba tak. Opłaca się go w ogóle blokować. Zbyt w dwóch dłoniach mieć. Au. Mieć włócznie. Jak to unikasz tego lewego. Zgubany. Jeden silny. O, dobra, więc jak trzymam obu rąk, to tam się na tak totalnie idzie. Ale też bije kolosalnie większe obrażenia. Teraz, żeby nie zużywać Estusów Divine'ów, to najpierw użyjemy tego. Zużyłem to chyba, czy nie, w sumie po śmierci to się odnowiły. Dobra, to użyję w takim razie tego klejnotu. I tego klejnotu i to powinno mi się wystarczyć. Co my tutaj? Nic. Cisza, no. No zwłaszcza jak polecisz w dół, co nie? Jest tutaj. O, to jest dwa truchła. 10 odłamków tytanitu i jeden skamieniały przedmiot. Na 3 truchła. I szeroki miecz plus 7. Okej. Okay. Chyba go zdobyłem. Tutaj kolejna oczywiście część duszy. Chyba piąta, ale to muszę sprawdzić. Tutaj 5 ognistych motylów. Skoczy. O! Muszę uważać. Spróbuj prawo. A kurde, okej. Okay. Co tu znajdziemy? Sztaba tytanitu! Lubię to. Tutaj mamy skrzynkę. Proszę, niech tu będzie klucz. Pierścień życia plus 3. Okej, okay, fair enough. Nawet, że mnie to zadowala. Pójdźmy do jednej ręki. Spoko. Dobra, czy tu jest coś jeszcze poza tym?
A jest, mogę tu skrót odblokować. Dobra. Dla tego skrótu warto było wrócić. Tak, oczywiście z tej strony to... Może to jest figurka, ale nie, to jest ta figurka, nie wiem. Mogę skrót odblokować, co z wielką chęcią uczynię. Może mogę to jakby to poprosić. Momentalnie, dwa silne czasoburoczne jest martwe. Zajebiście. Tak, tutaj. Chyba zanim będę skakał w ogień jak idiota, czy mogę to wyłączyć, ale chociaż obrócić. To są kolejne drzwi, które myślę warto by sprawdzić, ale... Niestety nie widzę żadnej fajki ani guzika, którego nie mogę zniszczyć. Była skrzynia, tylko i wyłącznie. Dobra, połudzimy sobie rzepa. Ten? Rzepa, żeby mieć ochronę przed ogniem. Mogę jeszcze użyć piromancji, tak jakbyś miał na podręcie, ale nie mam. Dżup! Dobra. Mamy kolejne przejście. Dzielniko teraz na szczęście. Pierścień prostaka. Okej. Okay. Przy sobie. Nie, przez ogień, a prawie nie zostałem. Dobra, once again. Miecz opętanej zbroi. Prosty miecz trzymany przez opętane zbroje ma gorące, przesycone ogniem ostrze. Te zbroje służyły niegdyś jako dekoracje, póki władająca wieżą czarna mgła nie przejęła nad nimi kontroli. Czarna mgła, powiadasz? Nie wiedziałem, że Viego w aż tak dalekich krainach swoją mgłę roztoczył. Taki żart oczywiście. Wiadomo, że Viego to... Jego to by nie w Soulsaiku nie było, dałoby się go pokonać. Co dopiero mówić o... Do tej dziwy... Muszę powiedzieć pierwsze sobie, które jest na niego. Nie mam tego mało, ale mam starszy syn. Szeroki miecz, prosty miecz, on by się szeroki... Zadanie, że dziecię to nie wiem. To jest chyba miecz, który można znaleźć na początku gry. Ale, co jest fajne, tu jest teraz na plus 7. Dobra, jeszcze pierścień. Oko? Tak. Zapewnia niewidzialność podczas przewrotów! Pierścień w kształcie kwiatu prostaka. Jego posiadacz staje się niewidzialny podczas wykonywania przewrotów. Takie pierścienie nosili żołnierze Starego Żelaznego Króla. Podobno były obdarzone boską ochroną. Choć pierścień działa tylko w jeden sposób, może być nadzwyczaj skuteczny, jeśli właściciel wykaże się sprytem. Ano. Na przykład można, wiecie, wejść jakiś tą alejeczkę, cyk. Robicie unik w bok. Znikacie do powiedzący. Gdzie jesteście? A wy możecie w tym czasie wykorzystać na czas, zanim on się zorientuje, że po prostu staliście się na chwilę niewidzialni, żeby się podleczyć. Dobra, ale kurde, ten... No bo te pierścień w sumie założę tak naprawdę. Więc dobra. Dobra, zamiast tego damy mniejszą stratę energii przy blokowaniu, a zamiast tego damy sobie niewidzialność. Niu, niu. Zajebiste. Najlepszy, nie zdarzyło mi to ani trochę mojej wytrzymałości dodatkowej. Czy dodatkowo, to nie zdarzyło wytrzymałości, co mi jest najbardziej na rękę. Dobrze. Okej, to jest skrzynia. Co w skrzyni? Znowu? Szpon czy szponton? Szponton pielgrzyma, okej. Okay. Szponton używany przez pielgrzymujących wojowników, mocno zużyty w wyniku długiej podróży, jaką niewątpliwie odbył. Włócznia, która służy również jako katalizator dla zaklęć, stanowi idealny oręż dla lekko opancerzonych pielgrzymów. Okej, okay, zajebiście. Ale zobaczmy, czy to, ile to zużywa wytrzymałości. Ma 40. Użyję jednego zaklęcia. 1. Zajebiste. Czy to jest... W momencie, gdyby ktoś na przykład miał na tyle inteligencji, żeby chociaż tych zwykłych, tych najprostszych czarów używać,
to mógłby na przykład sobie na to pozwolić. Albo do cudów. Które bym... Przecież nie, bo cudy może tylko dzwonki robić. Mały skład, który mogę go zdurać. No ale zawsze można. Spróbować chociaż. Dobra, się. Dobra, tam byłem, na górze byłem, tutaj byłem, a ty nade mną? Zjeżdżajmy tutaj. Tak, to jest to. To też powrót. Okej, czyli to mi już zaoferowało wszystko, co miało. Okej, to teraz jedziemy w kropce. Wróćmy do ognika. A propos cudów, to chyba bym sobie coś niecoś wziął. Dobra, znaczy tak, najpierw odpocznijmy. Nie, podróż. Pudełko. I wypieprzyć wszystkie te zbędne bronie. Czy z tym jeszcze draga i zostaje? No, czy krwi out. No, Dachi i katana z czystej stali zostają. Buława w sumie out. Włócznia miała być na Szandrę, na Elanę, ale finalnie nie użyłem. Szponką pielgrzyma out. Kosa out. Topór out. Ta kosa zostaje. Cestus out. Tutaj zostaje jak jest. Tutaj też zostaje tak jak jest. Tutaj też niech zostanie wszystko, co jest. Pierścienie. Trzeci out. Pierścień życia out. Kwarcowy pierścień płomienia. Okej, to sobie jeszcze zostawię. Pierścień ostrze tarczy też zostawię. To też akurat. Także do widzenia. Zręczności nie potrzebuję sobie zwiększać, no plus nad nie mogę. Pierścień Jorga też do widzenia. Nie ma tu praktycznie w ogóle przeciwników, którzy atakują zaklęcia. Tutaj pierścień, który chciałem, to mam. To myślę, żeby sobie do mroku powrócić na chwilkę. Dobra, nie wiem, że dalej nie ma co patrzeć. Więc może tak zróbmy. A tu? Dobra, chciałem pokorzystać trochę z piromancji, ale to jest akurat lokacja, w której używanie piromancji jest chyba idiotyzmem, no bo wszyscy tak naprawdę używają zaklęć związanych z ogniem, a co za tym idzie, pewnie będą dość mocno na tym ogień odporni. Mroczna broń, to musimy mieć drugie ręce, więc to dziękuję. Było co? Zmniejszając obronę, nie? Odparcie pozwala unikać obrażeń. Ja to naprawdę przez krótki czas sprawdziłem to. To jest po prostu na czas, jak to zaklęcie trwa, to nie można mnie trafić, ale to... To jest coś za coś. Barykada, złodbijanie zaklęć, nikt nie używa zaklęć. Odrętwienie, to było co? Mniejszy... Nie widzę, ale mniej dotrzymuje też obrażeń. Nie próbuję. Wielki miecz mroku. A, to jest to takie jak zaklęcie, ale walnięcie mrokiem, poproszę. Wspomnienie dla testu. Strzępy życia, mroczna burza. A to wiem, co tu było. O, i miejsce wyssania życia to też wyssanie. Żałuję, że to wyssanie życia nie może mnie leczyć. To było naprawdę spoko. Dobra. No, oczywiście teraz wymieniamy kostur na kostur mrocznego grzesznika. Czy mroczny kostur grzesznika, nie kostur mrocznego grzesznika. Tutaj mamy co? Kwarcowy pierścień zaklęcia plus 3. Okej. Jeśli chodzi o pierścień, to najlepsza możliwa obrona przed zaklęciami. Kurde, nie pamiętam, gdzie ten pierścień, czy to był ten klucz, który umożliwia mi otwarcie między innymi tych drzwi. Dopóki nie zbędę klucza, no to nic tu nie zrobię. Dobra. Czas zabrać się za eksplorację dolnych części tej wieży. No bo niestety w końcu trzeba. Się nie zeksploruje. Nie. Fajny jest ten efekt niewidzialności. Tutaj nie ma żadnej skrzyni, prawda? Nie, ale za to mamy dwa przejścia. Jedno tu, drugie tam. To jest zamknięte, póki nie zgarnę kluczy. Przed tobą ognisko. Być może. Musiałbym włączyć konsolę, żeby to sprawdzić, a na to nie mam aktualnie czasu. Zobaczmy tu. Mamy tego typa. A!
A dobra, jednak ja. Jednak już postawiłem, że jest. Bo tym dał się zabić, ale jeszcze nie. O właśnie, tak to się kojarzyło. Grubi z tym kolecie. Może obrona przyjdzie, obrona. Ogień to był grubi praktycznie tyle co nic. Zobaczmy, jak się na niego wrog poradzi. No to nie nieźle, całkiem nieźle. Kurde, teraz zabiję, bo do uroków to powinien być totalnie inny kostium. Właśnie nie ten, tylko kostium z Alii. Kostium z Alii. Dobra, one for one. Jeszcze raz. Za to lubię uroki tak naprawdę w sousach, bo uroki... Jak trafiłem, to miałem dość dużą szansę na to, żeby trącić przeciwnika z równowagi. To jest właśnie mi bardzo na rękę. O, czekaj. O kurde, nie wiem, czy tutaj gdzieś nie było tego klucza. Kolejny ten. Żeby tego oznaczyć. Zobacz, tak widziałem. Jeszcze nie było ich trzech, więc muszę uważać, jak chodzę. Zatopałem. Fuck you! Nie mogę, autentycznie nie mogę z tego. Dobra, jakbyś lepszy ognik, to chociaż sobie ten kostium lepszy zabiorę. Poczekaj, zdejmę ten kostium na sobie. Zdjąłem? Oczywiście go nie zdjęłem. Stury. Tutaj. Out. Wracaj. Ale mi brakło, żeby użyć Divina, no. To mnie irytuje w tych wielkich klocach. Bo to, ty naprawdę nie wiedział, gdzie ja będę. On walnął sobie normalny atak, tylko akurat zdołał trafić tym mnie. Tego uroku trzeba uważać. Samo wyrzucenie tego uroku. Naprawdę, dziękuję ci. Powiem z beczką. Dzięki, że żeś nam potrzeb. Naprawdę, wyciągnąłem tego jak po prostu cholerne, nie? Trafił mnie chyba. Cyk, nie trochę. A, dobra, bo miecz mroku nie dość, że tnie, to jeszcze wysyła falę mroku dodatkowo. Okej. Przy dobrym ustawieniu można go trafić dwa razy. Nawet cięcie, a potem falę. Ale kurde cięcie jak przy tym. Jak przy specjalu ostrza księżyca. Mieczu księżyca. Mieczu blasku księżyca. O, tak jest podczas tego miecza. Wcisnąłem unik, ale nie, grabię to nie lepiej. Okej, no. Podejść tak pod tyłu. Okej, pięknie. Jest luz. Działa to.
ciała, które już stały się prochem, czy to może są... Tak, już weźmy z tej trzech. Sceptyka. Czy to może są raczej... O, ten ma inną macę! O, maca, która powoduje krwawienie. Ten czar będzie sobie po unik. Fajnie. Are you fucking kidding me? Serio, będą mi zasięg? Proszę, jak się akurat gościu z beczką przydał. No i żegnam. Akurat, kurde, tak wybuchł, że go zmiotło z planszy. Dosłownie. Przed tobą nędzenie. Zmieni się. Kupa człowieka też nie. Okej. Okay. Pusto. Wychodzący tytanik. Szlica węglowej jest plus 5. Czy może plus 5 jest? 5 sztuk, a nie plus 5. Ale kurde, jakby te żywice też dało się ulepszać, to byłoby niezło. Więc wziął zmierzchu. Kapitani tu dobra, żeby tutaj nic nie skakiwało, to zioło sobie łyknę. Duża dusza nieznanego żołnierza. Tutaj. Pusto. Ale właśnie, bo zacząłem kurde z ten kolesny wykończyłem. Ciekawi mnie, czy to są ciała, które jakby tutaj, wiecie, zostały i zmieniły się po prostu już, zostały przykryte śniegiem, potem tyle czasu minęło, że już po prostu podchodzimy i tylko to rozbijamy. Czy może to są ciała, które zmieniły się po prostu w prąd? Kto wie. Jest! Klucz do wieży. Dokładnie. To jest to, po co tutaj przyszedłem. Nie tu. Ale właśnie ile? 4. 4 jednak mam, nie 5. 4. To będzie ten? Tak jest. Klucz otwierający drzwi do mglistej wieży. Dawno temu wieża była wykorzystywana do przetapiania nieskończonego, zdawałoby się, zapasu rudy w żelazo. Król stworzył z niego żelaznych żołnierzy oraz zamek. Legenda głosi, że próbował wytopić z metalu nawet smoka. No i chyba średnio mu to wyszło. Tam jeszcze mogę po prostu tylko cofnąć, tyle. Ewentualnie mogę sprawdzić, mogę zobaczyć, czy tam faktycznie jest ognisko. Bo jeśli jest, to z wielką chęcią bym je odpalił, ale to może później. Czyli okej, okay, jednak chyba nie uda mi się w tym odcinku zobaczyć z bossem. Przed tobą klątwa. Jak już to wierzy. A, dobra. Klątwa, że ci. Górka. Chodziło. Zabegowy sosnes. A nie, faktycznie jest klątwa. Dobra. To uwaga. Zmieniamy sobie na skórkę. I na klątwę jesteśmy niedobrzy. Powiem wam, że ten to jest zmieni się niewidzialny, który jest strasznie słagerski, jeśli chodzi o ten unik. Ta klątwa się naprawdę. Nic nie widzę. Za jasną. Tu? Czy to coś niezwykłego? Tak, niewidzialna ściana to ktoś tutaj robi ludzi w konia. No, żadnej ściany nie da się. Bezcelowość. O, i to jest coś, co ja mogę poprzeć. Tam jest gdzieś figurka z tego, co kojarzę. Będzie chyba zwykła skrzynia. Jest. O, stary rozjeżdżony klient życia. Odzyskałem, co zużyłem. Świetnie. Pusto. Może nie Estus, tylko rozjeżdżony klejnot. Bardziej warp. Mamy tego, że...
sobie trochę przez ścianę. Ale jakby mi się nie wystajemy nie widzieli, mając ten pierścień, ale bardziej wygląda jakbyśmy się dosłownie stawali taką... Nie wiem, jeszcze jakbyśmy zmienili taki krok na wietrze, albo w dym. Bylibyśmy nienamierzalni. Tak to bardziej wygląda, jak tam tego pierścienia. Może taka szybka... Dematerializacja i materializacja. Dematerializacja i materializacja. O, dobra, tu jest ta figurka. To do niej trzeba od razu iść. Bo jak długo ona stoi, tak długo ten gnój niestety będzie sobie wstawał. To mi trochę nie na rękę. Zeszło z niego. No, atakuj. Nie? Jeden nasusik. Serio, trafił mnie? Dios. Jak? Co? Czemu nie mogę go... No. Dobra. To nie dlatego, że byłem w trakcie walki. Albo w trakcie ataku i dlatego nie mogłem go wykorzystać. 5 dużych odłamków tytanitu. Okay. 5. część duszy. Dobra, tutaj tylko domy krwi. Czy z drugiej strony coś było? Przed tobą skarb. Okej. Okay. Co mam w środku? Ognisty wąż. To jest kolejna piromancja, z tego co pamiętam. Nie tu, tylko tutaj. I to jest to. Zaklęcie piromancji, będące dziełem maga Aegila, wiernego sługi starego żelaznego króla, tworzy przed rzucającym kilka słupów ognia. Aegil starał się nadać ogniowi wolną wolę. Płomień tego zaklęcia zachowuje się jak wąż, podąża w stronę ofiary, wijąc się, by po chwili zaatakować. No z tego co kojarzę, to wyglądało kompletnie inaczej, no ale okej. Okay. Co tam sobie kto wyobraża. No i dobra, czyli tutaj to jest wszystko. Typy zabite i... Górka zniszczona, co najważniejsze. A, nie mogę tych drzwi zamknąć. Dobra. Troszkę szkoda, no ale... Trudno. Dobra, zobaczmy, czy na dole faktycznie jest tak blisko. Czy to jest tylko przejście, kawałek dalej do bliska. Mogę otworzyć? Mogę otworzyć, pięknie. Co? Udało się. No. Nawet, że prawidłowa reakcja. Co, jest to ognicho, czy nie ma? Widzę coraz głębiej. Pusto. Wzięło brzasku. Jest kopiec z bossem. To, co to jest? To... A, dobra, to chyba buffował? To jest chyba ta kolejna figurka. Czy to go buffowało, czy... I nie, to biło obrażenia, dobra. No w sumie nie pomylił się gość, bo ognisko jest, tylko że ognisko jest tam. Ale stąd nie niestety... A, nie, dobra, nie, nieważne. Da się tam dojść. To trzeba oczywiście zjechać po tej zbroi. Tu jest kolejne przejście. Właśnie do tego miejsca. Tylko trochę bardziej ryzykowne. Można dość łatwo dać się zabić. Ziela. Ouu. A nie, dobra, okej. Okay. Jednak nie. Faktycznie jest ognisko, tylko nie to ognisko, które bym chciał. Żelazne przejście to jest dokładnie to samo co ten, co ta jaskinia w tym. Nie, dobra, tamten się to ognisko, potem chyba tak po schodach. Do ogniska. Żelazne przejście to jest drugi taki sam korytarz, jak to dojście do tych trzech, tego bossa składającego się z tych trzech typów w szulwie. Tylko tutaj... Tutaj na końcu czeka nas dość niemiła niespodzianka, bo bossem jest demon kuźni. Tak, znowu. Ale ten demon kuźni
bije magicznie. Nie wiem, jakim cudem ogień może być magicznie, ale jednak może. Przez to ciężko się z tym ciulstwem walczy. A ataki ma dosłownie dokładnie takie same jak zwykły demon kuźni. Tego, to jest ta jedyna różnica. Zamiast ogniem bije magią. Jedyna różnica. No i to jest jedyne ognisko w tym miejscu. Tak samo jak w Szulwie było to... No, była konatka kapłanki i zaraz przed nią była ta... Ta chyba... Trująca jaskinia, czy jakoś tak to się nazywało? Dobra, dobra. Wracamy do holu. 41 minut. Teraz minęło. Czy ja będę w stanie odkryć jeszcze trasę na tej wieży? Tak. W sumie to nie być trudne, bo chyba jak zjadę tędy, to powinno mnie to akurat zaprowadzić właśnie tam, gdzie bym chciał się dostać. Choć może do wieży, tego czwartego ogniska. Tutaj mogę chyba skoczyć, coś na górze będzie, ale... A zbroja o dziwo nie powstaje. O, tutaj jest ziomek z płonącymi toporami. Miał być Baxter, ale to tak. Nie. Tu zostanę. No i nie. Uczna dłoń. Serio? Jak minimalnie jestem poza na granicy, żebym backstaba zrobić? Z góry... A nie, tam z góry mogę zaskoczyć, potem się wskoczyć tam. No właśnie, to jest ryzyk. To jest mocny ryzyk fizyk. Jak się będzie z tej zbroi zeskakiwać i się nie trafi, to lecisz w dół. W własnej śmierci. Pyk, gleba. Uważajcie na to, bo ta podłoga może się zapaść. Więc zaraz zauważać. Zeskoczmy na niego z góry, bo jestem ciekaw, jak wygląda atak tą lancołucznią. Włóczniancą. Okej, okay, nawet fajne. Szkoda, że nie trafiłem. Okej. Okay. Zabity. O nie, no zeskocz mnie. Przed tobą duet, spróbuj walka dystansowa. A dobra, faktycznie jest zbroja. Użyłem rogu, żeby pozbyć się tego typa. A nie, nie jest zbroja, po prostu ten typ zwykły. A okej, okay. Ale ładną broń. Atak z wyskoku i atak z tego i tyle. Partyzana plus 6. Chwalmy słońce. Jak 50-50 powiedział. Teraz z tyłu. Spróbuj walka dystansowa, wygląda bezpieczna strefa. Tak. W sensie, można tutaj tego typa normalnie z nim walczyć, no ale skoro mogę sobie tak po prostu stać i go obijać z dystansu, to hej, nie. To zrobię mrokiem. Oczywiście mógłbym też do niego szyć po prostu flotującymi sztyletami, ale mrok bije akurat większe obrażenia i załatwi to szybciej. Dziękuję. Nie za robota. Dziękować, dziękować. Dobra, tam na drugą stronę też można się dostać, ale właśnie trzeba by najpierw rozwalić sobie podłogę. A niestety, jak rozwalicie podłogę, to jest duża szansa, że najpierw spadniecie na sam dół i będziecie musieli z tym typem walczyć ręcznie. Tak więc, jak chcecie, proszę bardzo, ale to już na własne ryzyko. Ja wolałem już sprawdzonym sposobem. Teraz nie będę się plątując, proszę, wrócę do Helm's Drang Lake. I okej, mamy to przejście. Drabina. Ta, chyba tu była. Ale na pewno już jej tutaj nie ma. Dobra, z niego się le... O, widać na niego ten buff. Chociaż nie wiem, czy to się z niego to po prostu nie sypie. Nie, nie, jest buffowany. Dobra, to nie walczymy. Nie ma sensu.
też, nie? Bo oni się będą odradzali. Te zbroje oczywiście, ten nie. Tutaj lecę. Sztypie idzie. No, leć, 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 leć. Tutaj. Na windę. I adios. Dobra, w momencie, w którym zniszczę te dwie figurki na dole, to oni powinni być do rozwalenia. Wiecie. No, może nie momentalnie, ale permanentnie. Znaczy nie, permanentnie to jest też źle. W sensie... No, zniszczę te figurki po obu stronach, to oni stracą buffa i zbroje nie będą się odradzać, a typ nie będzie... A typ nie będzie ten... więcej damage'a pił. No, tylko samo dojście do tych figurek to już jest osobna kwestia. No właśnie. Co tu mamy? No, że ten typ to jeszcze zbuffowany, więc dobra. Do figurki, tak, chcę ją zniszczyć. Figurkę. Stracił buffa. Zabieram, zabieram tą. Zobaczcie, jak stracić tam, to już lepiej nie. A są trzy figurki! Okej, okay, dobra. Dawaj, najpierw lecimy tutaj. Rozpalić ognicho i od razu zaczniemy odpocząć. Dobra, udało się. Najniższe piętro. Teraz lecimy tutaj, żeby zniszczyć tę figurkę. Ja. Kolejna. Chyba ósma, tak? Chyba ósma. Dobra, myślę, że jeśli nie, w ogóle jeśli nie zniszczę tych... zostawmy się, że to są po prostu popioły. O, Karhiola mogę tu przyzwać. Tego nie pamiętałem. Tak, są trzy figurki, kurde. No, dobra. Tak, chcę zniszczyć. Dopóki nie zniszczę tych, to oni chyba się nie tutaj nie podniosą. I to jest oczywiście chyba na rękę, zwłaszcza przy tym, że muszę te figurki zniszczyć w cudzysłowie po cichu. Cztery tu nawet były, o kurde. Czyli co, jedną figurkę... Znaczy tak, nie wspominałem jedną figurkę, tylko to jest chyba właśnie figurka w sali tronowej. To jest ten problem, ja nie mam pojęcia, czy ja mogę już tam wejść. Chociaż nie, w sumie nie, mam klucz, to mogę być w stanie tam wejść. Dobra, i powinniśmy mieć teraz 10. A nie, mam 9. Dobra, czyli... Czekaj, czyli 9... Clean... czekaj, boss to... Okej, dobra, powinno się zgadzać. Jak teraz zabiję bossa, dostaję jego duszę, idę dalej, kończę DLC-ka, czytaj, zgarniam drugą koronę i tam powinna być dziś... niby ostatnia, ale tutaj powinien być 10. fragment tej duszy, a... W komnacie tronowej, tak powiedzmy, tam powinna być właśnie ostatnia część tej duszy. Ale to myślę sprawdzimy w kolejnym materiale, bo tak, następnie nie będę chciał walczyć jeszcze z tym bossem, no chyba, że starczy czasu, ale mam plan na to, żeby pokonać właśnie tego demona kuźni magicznego i zdobyć jego duszę. I drugi miecz demona kuźni właśnie, z tej duszy zrobić. Tylko to właśnie najpierw musiałbym po pierwsze go pokonać, a potem zaś chyba do Strayda, z tego co kojarzę. Ale to się jeszcze zobaczy. Czyli tak, jeszcze muszę się w szulwie rozejrzeć, żeby sprawdzić, czy... Znaczy, żeby sprawdzić to jedno piętro, do którego mogłem dojść, zanim przyszedłem do Elany. Bo tam powinien być właśnie jeszcze jeden cud. Ale to już poza nagraniem. Myślę, że nawet od razu się tym zajmę we własnym zakresie, bo to jest o wiele prostsze. Ale w tym spróbuję jeszcze otworzyć tamtą komnatę. Czyli tak do holu. Bo w tamtej komnacie powinno być piąte i ostatnie ognisko w tej wieży. Więc to myślę będzie spoci.
Najpierw idę tutaj. Czy zdążę? No kurde, minimalnie za wolno. Ale dobra, najpierw jedę na górę. Ten jadę tą wysuwajką tam na samą górę do tego. I tam już tylko otworzyć drogę i iść. Tam powinno być typów, a nawet jeśli, to powinno być w miarę mało. Przynajmniej na to liczę. Ciekawe, czy mogę wejść. Czy dobra, czy to prawie na pewno mogę, tylko to jest jeszcze przy ryzyko, jeśli chodzi o wstrzykiwanie. Co jesteśmy tutaj? Zbieramy przejście. Duchów! Ej, gościu wygląda jak predator! Aha, tak to wygląda. No skuba, jak uniknął. No dobra, ten predator to już się przyjadł, ale no, troszkę wygląda. No, figurka go chyba leczy, więc że... ją zniszczyć od razu. No co za ty, ty tak stara wybombił. No, no ty gnoju! Tfu, kurwa! Nie mogę! Zajebiście. Cały czas. Straciłem teraz tam trzask tak naprawdę dojście tam. Uwaga, jak znam życie, na bang, jak teraz tam dojdę, tego typa tam kurwa nie będzie. Z tego typa, tych typów! Ponoć było ich tam dwóch. Dwóch albo więcej. To jest normalne. Załatwisz je, zaatakują, ich pokonasz, nie wrócą. Ale jak oni cię zabiją, to też nie wrócą. No po co? No to się za chwilę przekonamy, czy faktycznie to będzie. Idę. Przeciąganie. Ale jakby ten backstab wszedł, nie, to bym zdążył się wyleczyć na nim. Znaczy na nim. Przed nim właściwie. Wspomnienie takie średnio użyteczne było. Co atakują? A proszę, jednak atakują. Gleba. Ty se wstawaj, a ja niszczę. Także nie ma leczenia, cwaniaku. Wezmę się postę. To mi się totalnie nie udało. To mi się natomiast udało dość przypadkowo. Ale teraz głupoty tego idiota. Dobra, szybki. Jest to dwa. No. Dawaj, chcę zrobić postęp. Aha. Co? Co to miało być? Czemu zrobił unik, nagle tak stał, jak idiota? A jeszcze raz, no. Atakujesz czy nie? Ej, no! Czemu nie mogę ripo... Czekaj. Hej, riposta to było silny
Ej, ja się za chwilę wrócę maj do, na ten sam początek i sprawdzę te podpowiedzi, bo teraz nie pamiętam, czy posta to był silny czy lekki atak. O! Tacy cwani! To elo! Żryjcie mrok! Co, pięciu takich samych typa? Po moim trupie! Żryjcie mrok! Rękawice szalonego wojownika. Pewnie tego typa. Coś mi tak mówi. No chodź, no chodź. Silny? O nie! Lol? To było trochę dziwne. Zbroja szalonego wojownika. W sensie jakby... Co tu się stało? Jakby jednocześnie zrobiłem mu backstaba, ale on go uniknął, ale i tak zginął. Nie wiem, co tu się stało, ale to wyglądało... Może nie wiem, że komicznie, ale wygląda coś niezwykłego. To jest chyba Bożek ten Egila cały. Bo już mi tak, jest ognisko, dobrze pamiętałem. I czy to jest... Znaczy to nie, to właśnie ta miejscówka na dole z tą figurką. To było to, co widzieliśmy tam z zewnątrz. Czy to jest to, czy może... Bo to powinno być w stów. O, tak, 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 tak. Mogę sprawdzić wspomnienie. Tu jest kolejny ukryty boss, z tego co pamiętam. Kurde, ale mam teraz rozstrzał. Znaczy, w sumie to też muszę przejść. Dobra, czyli jednak nie. Tam też będzie figurka, którą muszę zniszczyć. Tylko właśnie nie mam... Mam tylko... Tutaj było tylko 10 klinów, a ostatnie zaś jest w wspomnieniu. No dobra. To w takim razie chyba przyjdzie mi najpierw zrobić to wspomnienie, żeby zdobyć ten klin. I zniszczyć tę ostatnią figurkę. Tak jak mówiłem, to w kolejnym materiale dopiero. Potem, jeśli starczy czasu, zajmę się też demonem kuźni, ale to już poczekamy. I zobaczymy. Ja pizzę sobie odpoczywam. Widzę, że nie potrzebuję też tego Divina, no ale... No unlucky, ale w sumie mogę sobie tego zrobić, ile będę chciał. Więc dobrze. We wspomnieniu nie powinienem, nie będę potrzebował tych bombek, więc sobie je odpuszczę. Czy mrok mi się przyda? Być może, więc go sobie akurat zostawię. Nie, naprawdę, zaraz zdobyłem tą broń. Jak zrobiłem tę włócznię, nie rozstaję się z nią. I chyba do końca gry się z nią nie rozstanę. No poza oczywiście ewentualnym zakończeniem, jeśli broń będzie gdzieś wymagana. Znaczy na kastence. Chociaż trochę wątpię, że się pojawi. Ale byłoby to nawet miłe. Wiecie, w zakończeniu takim kanonicznym mieć miecz władcy, a w tym zakończeniu... mrocznym, tak to nazwijmy, mieć te kosę zapomniane. No ale wątpię, że się pojawi, że broń się pojawią, albo że mają znaczenie. Więc dobrze. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!